Wielokrotnie słyszysz, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I słyszysz, że Jezus jest ofiarą przebłagalną za Twoje grzechy, ale Ty realnie wierzysz w to, co mówi Bóg, że Jezus jest ofiarą przebłagalną za Twoje grzechy. Czy wierzysz w to, że zbawienie dokonało się? Już dokonało się, 2000 lat temu. I potrzebna jest tylko Twoja decyzja, Twoja prosta wiara w sercu, że Jezus Chrystus tak Cię ukochał, tak Cię umiłował, że poszedł za Ciebie na krzyż, że to On poniósł Twoje winy, konsekwencje Twoich grzechów i On prawdziwie wstał z martwych. Czy jest to slogan w Twoim sercu? Czy ta prawda Cię faktycznie przyszywa? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał diabła i zmartwychwstał? Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że już dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. Możesz przyjąć ten dar zbawienia. Możesz przyjąć zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa za Ciebie. I dzisiaj stać się obywatelem nieba. Dzisiaj stać się człowiekiem, który wie, dokąd idzie, który zna swojego Pana, który zna swojego Zbawiciela. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. I nie zapewni Ci tego msza święta. Nie zapewni Ci żaden obrządek religijny. Życie, prawdziwe życie i zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I to dzisiaj możesz narodzić się na nowo, możesz mieć pewność zbawienia. Dzisiaj jest ten dzień. Jeszcze dzisiaj zawołaj imienia Jezus. Jeżeli nie było w Twoim życiu takiego momentu, że szczerze to zawołałeś, to dzisiaj to zrób. Jeżeli masz pustkę w sercu, jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, jeżeli wychodzisz z tej świątyni i dalej masz pustkę w sercu i nie wiesz, kim jesteś, to uwolnij wiarę w dzieło krzyża, uwolnij wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i dzisiaj poznaj Jezusa osobiście. To jest dostępne dla Ciebie, to jest realnie dostępne dla Ciebie. Jezus jest żywy, On jest potężnym Panem, potężnym Królem. On stał się moim Panem, osobistym Panem i Zbawicielem. Kiedy 3 lata temu wierzyłam w dzieło krzyża i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dokonane dla mnie osobiście. Dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a będziesz żył. Amen.